Nie może być trudne, tak? Nie może być trudne zrobienie kloca, nie, położenie klocka. Nie, nie, oczywiście Łukasz sobie musi to utrudniać jak najbardziej. Dzień dobry wszystkim, z tej strony Mikut, witam was serdecznie, znaczy Uwe Mikutson, witam was serdecznie w Minecrafcie. To ciekawe, często się dopytujecie o Minecrafta, więc kontynuujemy naszą przygodę. Tak właśnie się prezentuję ja. Jak widzicie, trochę pobiegałem, troszkę pozwiedzałem. I mam dla was na sam koniec wybór. Będziecie mieli wybór, gdzie chcecie iść, co mam robić i jak działać. Na razie dzisiaj budujemy szklarnię. Jak mówiłem na początku, budujemy szklarnię. Trzeba ją sobie zbudować, żeby była już... żebyśmy mieli dostawę świeżego jedzonka. Jak widzicie, troszeczkę też pozmieniałem w chałupce. Wygląda to tak. Mam tutaj obrazek, mam tutaj kanapkę. Mam też fajną, przerobioną sobie balkoniki. Zobaczcie, mam tutaj siedliska. Więc jakby ktoś by chciał przyjść, siąść sobie na drinka, zapraszam. Z drugiej strony chyba podobnie jest dokładnie. I tak, mam dywaniki. Więc jest ładnie i słodko. Sypialnia bez zmian. Nie wiem, czy widzieliście, są dodane roślinki. Żółte łóżko zrobiłem sobie, żeby było ładnie. I na dole lekka organizacja, tutaj was muszę skończyć zaraz sobie podłogę, o właśnie, zaraz sobie skończę i przy okazji wam pokażę, co zrobiłem. Tu sobie rozpalałem piecyk, a dokładnie przypalałem sobie kobla tak zwanego i teraz jak już mam przypalonego kobla, mogę go sobie przerobić na takie fajne bryki. I sobie zaraz sobie tu uzupełnię wszystko, tyk, cyk, 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 podłoga gotowa. Moi drodzy, tu mam, widzicie, sobie poukładałem, dodałem znaczniki, co gdzie, to są różne rzeczy, jak widzicie, mam jakieś takie pierdoły, skóry, mięso, a i oczywiście mam nowe skórki, pewnie widać, nowe skórki, nowa skórka, skórka pak, tekstur pak, fajny, taki przyjemny, bardzo fajnie to się prezentuje. Dalej mam tutaj różne, mam barwniki, odpyty jak zwiedzałem, pozbierałem troszeczkę, sporo węgla mi się nazbierało. Mamy też sporo żelaza. Narzędzia tutaj oczywiście trzymam. Udało mi się znaleźć uprząż, więc to jest ciekawe, jeśli znajdę jakiegoś konika albo osiołka, będę mógł sobie go poprowadzić. Mam wiadro lawy i wiadro puste. Tu jest pusto. Kamienie, różne różności. Widzicie, mam też kilka takich z mchem. Te znalazłem z kolei szukając podziemnych świątyń, podwodnych, przepraszam, świątyń. I takie znalazłem dwie, więc możemy sobie potem je pozwiedzać. Małutkie, ale zawsze coś. Tu są wszystkie drewniane rzeczy, czyli drzwi, znaki. Ogrodnictwo, roślinki wszelkiej maści i na koniec ziemia i sypkie. Tutaj też troszeczkę jest. Więc tak wygląda moja organizacja mojej chałupki, a my idziemy dzisiaj budować sobie, moi drodzy, to. Zacząłem trochę budować, żeby już trochę czasu nie tracić i żebyście mniej więcej już widzieli zamysł mojego projektu. Oczywiście projekt nie jest mój, znaleziony w sieci, ale mi się z was strasznie spodobał, więc sobie go wykorzystam. Tak wygląda właśnie sam zamysł w szklarni. Już tutaj pobudowałem sobie ziemię, żeby tutaj już sobie coś się hodowało. Niestety wsadziłem niechcący już jedną sadzonkę dla próby i już mi zaliczyło achievementa. Oczywiście achievementy macie tutaj i już mam zaliczony achievement CD Place, niestety, więc przepraszam bardzo. I tak samo Fishy Business, a to chyba zrobiłem z wami, z tego co kojarzę. No więc już też jest zaliczony, więc no sorry bardzo. Tak samo lawę, hot stuff, też sobie zebrałem ten żelazny, tą lawę w wiaderko, więc przepraszam, mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Dzisiaj kończymy sobie tą szklarnię. Jak sama nazwa wskazuje, szklarnia potrzebuje dużo szkła i to się tak będzie działo. Może kiedyś jeszcze zmienię sobie drewno, bo widzę, że troszeczkę jest inne, ale kto wie. To oczywiście są zwykłe zapadnie, zwykłe klapy, które sobie dodałem naokoło, ładnie to wygląda. Trochę zmieniłem aranżację według projektu internetowego. Tu oczywiście będą różne sadzonki i tutaj prawdopodobnie będą dynie i arbuzy, więc mamy co robić. Zaczynamy do roboty, bierzemy się do roboty, żeby czasu nie tracić. Wszystkie tutaj składniki mam już przygotowane, oczywiście mam też żarcie, bo gramy na normalnym poziomie, w sensie na bez peaceful, bo ktoś mi to zrzucił, że jest łatwo, więc jak jest łatwo, to gramy sobie na zwykłym poziomie. Robimy sobie tak, robimy sobie najpierw planki, potrzebujemy jeszcze tutaj tu. Wszystko sobie weźmy może. Żeby nie było, to też sobie weźmiemy.
Ale taka ciekawostka, dzisiaj sobie podłogę zrobiłem z różnych rodzajów cegły. Najpierw ja przetrzyłem sobie właśnie na, znaczy kobla, sobie przerobiłem jak przed chwilą właśnie do piwnicy na takie sztabki i tu sobie dorzuciłem jeszcze takie fajne pękające albo z mychem. Myślę, że to spoko wygląda. Dobra, mamy już tutaj zrobione mniej więcej górę, więc teraz trzeba się tutaj troszeczkę ogarnąć. Zaczynamy może od uzupełnienia szybek i tych będzie wpyte, moi drodzy. Wpyte szyb potrzebuję, żeby ten projekt ogarnąć, więc najpierw sobie tutaj uzupełnimy. Tu ma być tych szyb 5 poziomów, czyli 1, 2, 3, 4, 5, czyli tak jak zrobiłem. Więc pierwsza ścianka już się produkuje. Nie wiem, czy to będzie timelapse, czy to będzie, na razie sobie tak robię, może potem jakoś to potnę, zobaczymy. Na razie sobie podbudujemy tak, jak to mniej więcej wygląda w tym momencie. Mam nadzieję, że nie będę miał żadnych strat, czegoś nie spieprzę, żeby nie marnować szyb po prostu, bo ciężko się je robi. Trzeba najpierw ten piasek przepalić, a potem jeszcze dodatkowo przerobić to na szyby oczywiście. Tak ze wszystkich stron, tak ze wszystkich stron, mniej więcej baza jest podobna, więc tutaj nie ma za bardzo... O właśnie, już mamy jedną stratę szyby. Jezusie, kochany. Dobra, tu robimy. Może na górze, nie, na górze też potrzeba kilka sztuk, więc chyba, no i też z tyłu, nie, na pewno mi nie starczy, to już jestem pewien, że mi nie starczy, ale już mamy pierwszą część szklarni zrobioną, taką pierwszą podstawę, co jest fajne, podoba mi się, ładne to jest, powiem wam szczerze. Dobra, zaraz pójdziemy sobie po piasek, a nie, tu mam jeszcze jakieś szkiełka, mogę je sobie potem przerobić. Potrzeba nam teraz górkę ogarnąć, tak? Więc potrzebujemy tak, potrzebujemy tych planków, potrzebujemy schodów. Te można sobie weźmę, tych jest więcej i oczywiście dirta, żeby tam się na górę dostać. Zaczniemy sobie od tej strony. Op, op, op. I jestem na górze. Tutaj stawiamy sobie schodki, powiedzmy. O, cyk. I te schodki będą szły całą tą linią, z drugiej strony to samo. A tu uzupełniamy sobie oczywiście plankami. I tak samo z tej strony. Raz, dwa, trzy, cztery. I przechodzimy sobie na drugą stronę. A dalej. Bo oczywiście nie wziąłem rozpędu. Się robi ciemno. Ale będziemy dzielnie pracować w nocy. Więc spoko. Nic nam tu nie grozi. Ja jestem Uwe Mikutson. Pracowałem w gorszych warunkach. Korpo. Teraz muszę się zrobić jeszcze po jednym tym. Cyk, 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 cyk i cyk. I jest super. Dobra, teraz rozpęd i hopsa. O, nie muszę. Tu jest przejście, dobra. Dobra, spoko. No, zaraz się porobią tutaj chłopaczki, więc będziemy tutaj pewnie prowadzić wielką walkę, żeby nam nie popsuli nasze szklarenki. Idziemy dalej. Schody oczywiście spieprzone już jedne. Gratulacje, Łukaszu. Ty to potrafisz spieprzyć wszystko, naprawdę. A to taka prosta rzecz. No myślałby kto, że to przecież nie może być trudne, tak? Nie może być trudne zrobienie kloca, nie? Położenie klocka. Nie, oczywiście Łukasz sobie musi to utrudniać jak najbardziej. Dobra, teraz zróbmy sobie tutaj jeszcze te cztery i na koniec w sumie Enderman. Na niego nie patrzymy. Pamiętajcie, że jak na niego spojrzycie, to macie przez stronę. O, mini zombie! Mini zombie. Czego? Ej, dziubek! Hejo! Uuu, ale zapierdziela. On tu wejdzie? Wejdzie, oczywiście, że tak. O, ale ty ładny. A kucho wyglądasz. Sio! Sio, mi stąd. Do mamy! Sio! Ała! Dobra. Zabity. Zabity na śmierć. Muszę trochę tutaj to jeszcze poświetlać w środku, bo tu może coś się zespełnić. Mam nadzieję, że nie. Tu też sobie zapalmy może lampeczkę, żeby nie było. Dobra, mamy już powiedzmy daszek, więc pora na kolejne.
Trzeba górę uzupełnić, tak? Więc trzeba tutaj zdjąć sobie szybki, weźmy to większą liczbę, żeby nie było, i sobie tymi szybkami uzupełnijmy. Znowu Enderman? Co tych Endermanów tyle tutaj się porobiło? Póki tu nie przyłażą, jest dobrze. O, o Jezu, patrzcie, tam tego jest. Cała watacha. A mnie widzi? Jakim cudem on mnie wykrył? Nie, nie wykrył mnie. Dobra, tak sobie łazi tutaj. O Jezu, się wystraszyłem. Dobra, robimy sobie tutaj szybki. Szybki. I tu zrobimy tak, po 3 czy po 4. Dobra, zrobię troszeczkę inaczej. To sobie zostawimy. To sobie zostawimy, czy sobie nie zostawimy. Zaraz o tym pomyślimy. Tu weźmiemy sobie szybki 3x3. Uzupełnimy sobie ten daszek. 2, 3, raz, 2, 3. Przejdźmy sobie na drugą. Uuu, ten jest za blisko. Mam nadzieję, że mnie nie wykryje. A, wykrył, kurde. Dobra, chcesz się... ale poleciałaś. Dobra, dobra, chcesz się bawić? Zapraszam pana magistra. Chodź tutaj. Hopla. No, dawaj. A, nie ma. Mam... not today, thank you. Pac, jeden w łeb. I drugi. Ale masz szpetny ryj, naprawdę. Jezus Maria. You are ugly motherfucker. Chłopaki przyszli pomóc sąsiedztwa. Zapraszam, dużo was tutaj. Dobra, ty kop tutaj, żeby woda była. Dawaj, może być to, sam to zrobię. Dawaj tą łopatę. Dawaj tą łopatę. Ała! Łopatą mnie bije? A jeszcze zaraz zginę oczywiście, bo oczywiście ten. Nie mam żyćka. Uciekamy. Uciekamy. Zapraszam po kolei. Śmiało, nie bać się. Zapraszam. Łopatę zostawił? Zabrał ze sobą do grobu. Kolejny. Tych nie mogę wziąć. Ała! Nie, tak się nie będziemy bawić, George. Chodź. A, nie ma. Nie, not today, my friend. I raz, i dwa, i koniec zabawy. Zajebiście. Ała, trochę dostałem w łeb. Łeb dostałem. O, prosto w serce, powiedz się mojej żonie, że ją kocham. Znaczy, ja nie mam żony, nieważne. Dobra, wspinamy się z powrotem. Jak sobie już oczyściliśmy hordę znajomych, sąsiadów. Miło, że kolega wpadł z łopatą, ale szkoda, że nic nie pomógł. To możemy brać za kolejne tutaj zabawy. Czemu tak mało mi się odnawia to życie z tej ryby? To tak słabo ta rybka leczy? Dobra, cyk, cyk, cyk. Mamy ścianę. Co tam się dzieje? Co to jest? A to lama! Dobra, tam George jest. Tam George tutaj odwala jakieś maniany i się kręci w kółko, a te lamy głupieją. Tylko muzykę trzeba podłożyć. A zobaczmy, co tam się dzieje zresztą. Co tam będziemy stać sobie i patrzeć, nie? Patrzcie, już nie mam żart, już nie mam serduszka, w sensie już nie mam życia, zdrowaśki. George, widzę cię. Tak, widzę cię. Przestań mi tu... Gdzie on spadł? George, spadniesz zaraz tutaj na ryjek. Zachowuj się, no, wy też. Dobra, tam coś, kolejny zombiak. No, obrodziło nam sąsiadów teraz. Dobra, kolejne kroki, co robimy dalej? Co robimy dalej? Dach oczywiście, doach. I mam tutaj jeden pomysł taki... siema! No bo, też się cieszę, że cię widzę. A masz. A, zdziwiony, nie? Oła! On jest strasznie mały. Ciężko go trafić. No chodź. Oła! Kurde, kurduplu. Nie lubię małych ludzi, są wredni, naprawdę. Dobra, tu zmienimy troszeczkę aranżację. Chyba usunę sobie te bloki. Pomyślmy. Tak, zrobimy tak, że usuniemy sobie te bloczki tutaj. Tak sobie patrzę mniej więcej jeszcze, jak wygląda ten projekt z internetu i trochę go zmienię, moim zdaniem. Trochę go zmienię na fajniej, moim zdaniem. I tutaj sobie wsadzimy, co? Schody. Tylko schody zrobimy sobie do góry nogami. Mam nadzieję, że się uda jakoś się trafić. O, cyk, 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 cyk.
I tak aż do wiadomo czego, ale w miarę mi to szybko idzie. Jak się tylko patrzy, czy ktoś nie podchodzi. Spokojnie, jak na wojnie. Nie ma się czego bać. Poprawmy sobie ten jeden schodek. Tutaj, zapraszam. Powoli się kończy żarcie. No się puścił po jakieś bardziej treściwe. Czyli po mięso, to co powinien mieć prawdziwy wojownik, nie jakieś tam rybki, kanapeczki jakieś, tylko kurde mięcho. No dobra, jak to się rozkłada widzimie? Ale one mają strasznie duży zasięg. Strasznie, strasznie duży zasięg masz, kolego. Czemu masz... Ale on brzydki jest, na tych teksturach jest tak brzydki. Uwaga, Geronimo! Nie spodziewałeś się tego, co? Ja tutaj mam swoją taktykę, panie kochane, dobra. Tu już mamy porobione, więc kolejna planki, których nie mam. A mam tutaj? Mam, oczywiście, że mam, całe szczęście. Dobra, planki idziemy teraz robić tutaj, że... będą oczywiście tu i tu. Tak samo zrobimy... Dwa Endermany już są tutaj, dwa, tam był gdzieś trzeci chyba. Trzeba się przenieść, on się chyba przemieścił tutaj gdzieś. Pamiętajcie, nie patrzcie na Endermana. Póki na niego nie popatrzycie, to jest spoko, on jest neutralny, ale jak się na niego spojrzy, to go strzela coś dziwnego i może wam zrobić nim małe kuku. On jest wysoki, jest mocny, więc trzeba uważać. I czasami ma dla was prezent, jak widzicie, tamten tam daleka, którego już nie ma, zresztą tam trzymał w łapkach jakiś bloczek. O nie, ty stąd idź, ja cię tu nie chcę, idź stąd. Dziękuję, miły człowiek z tego. Tego creeperka. Dobra. Co tu robimy? Tutaj miało być szybki. Ale podejdę, że jak podejdę do tego creepera, podejdę, to zaraz mi tu strzeli. Dobra, więc dawaj. Chodź. Chodź, gościu. O, no idź, jak już idziesz. Mam te szybki w ogóle? Chyba mam. Zróbmy tutaj jeszcze sobie takie, o, takich 16. Powinno być spoko. Tutaj nic nie widziałeś, mój barwny, inaczej przyjacielu. Tutaj nikogo nie ma. Zaczą płonąć. O nie! Zobaczył mnie. Ten tu zniknął już, Endermanik. Ten mnie zobaczył. No nie. To się tak się bawić nie będziemy. Chodź, gościu. Z dala od mojej budowli. Z dala. Nie. Ani mi się waszy. Nie. Ty Franco. Zawolny jestem. Zawolny jestem, ale na szczęście zaraz to tutaj poukładamy. Słyszałem cię. Gdzie ty jesteś? Żeby tego na ciebie nie spojrzeć, tutaj jesteś. Nie, mnie tu nie ma. Mnie tu nie ma. Proszę się zająć własnymi sprawami. Nie spojrzę na ciebie. Nie patrzę na ciebie. Nie patrzę na ciebie, Brunhildo. Ciebie tu nie ma. Opla. Dupa. Ała. Ty. Nie macie tu, teraz jesteś tam. I jak ja mam tu nie patrzeć, jak ty wszędzie jesteś. Dobra. Hopla. Udało się. Dobra. Budujemy tutaj te ścianki. I mi się skończyły. A to dupa. Dobra. Idź to. Jeszcze z dwie i będzie dobrze. Będzie dobrze, będzie się działo. Dobra, wchodzimy sobie na górę i kończymy sobie tą ściankę. Hopla. Już się pojarały wszystkie? No i dobrze. Trzeba pamiętać, pamiętajcie tylko, że jak idziecie, jak długo nie śpicie, to wam się też pojawiają tutaj takie latające gwienka. To są chyba zjawy czy coś takiego i one nas atakowały cały czas. Właśnie z racji tego, że nie spaliście długo, więc polecam co jakiś czas mimo wszystko sobie drzemkę zrobić. Dobra, więc mamy tutaj szkła porobione, to teraz zróbmy sobie może kolejne schodki. Schodki będą szły tędy. No nie mówcie, na styk. Dobra, tu zrobimy tak, tu zrobimy tak, tu zrobimy tak, tu zrobimy tak. Myślę, że nie trafię. Teraz. W środku pyk. I tu może nie starczyć. Nie starczy na pewno.
Zabraknie trzech. Co za życie? Może mam. Do domu, szybko, do domu. George, żyjesz? Halo? Georgie? Nie ma, poszedł. Tam jest port, mini port, który zbudowałem. Do czego? Zaraz wam pokażę, bo właśnie będzie związane to z wyborem na sam koniec. Bo trochę rzeczy odkryłem i będziecie mogli wybrać, co robimy w przyszłym odcinku. Haha! Oczywiście, że tak. Mam trochę szyb, znaczy piasku. Ile tam brakło? Raz, dwa, trzy, cztery. Czterech, tak? No dobra, przetopmy sobie szybkie do 4. Raz, dwa, trzy, cztery. A i taka ciekawostka, tutaj oczywiście mam do robienia żarcia i to mam oczywiście na żarcie cały schowek. Już mam gotowe jajeczka na kurnik, więc spoko, wszystko jest. O, mam trzy strzały nawet jeszcze. Zajebiście. Piasek sobie odłóżmy. Odłóżmy wszystko. Muszę łuk sobie zrobić, żeby ogarniać tamtych huncwotów, którzy mi tutaj się podsuwają za blisko. Dobra, jak ten piasek idzie. Dobra. Taka ciekawostka druga, numer dwa. Tam się tak z daleka jest taki kolejny pylon zrobiony przeze mnie. Tam. Wiecie, co tam jest? Kolejna kopalnia, a raczej szyb, właśnie kopalnia, kolejna kopalnia, więc tu mamy jedną. Wątpię, żeby one były połączone. Więc będziecie mogli sobie wybrać między dwoma kopalniami, między innymi. Ale mam też dla was kilka innych ciekawostek do podróży, co wam się, mam nadzieję, spodoba. Tutaj już widzę coś brzydkiego, co tu jest. Proszę mi to oddać. Dobra, wchodzimy na górę. Wchodzimy na górę, żeby skończyć daszek. Cyk. No, pięknie to wygląda. Kurczę, nie wejdę. No dobra, tu jedna jeszcze podstawka. I ostatnie 4, 2, 3. Bum, gotowe! Gotowe, dach jest gotowy. Możemy sobie teraz zejść. Tam już wchodzić nie będziemy. Dobra, tutaj trzeba jeszcze pouzupełniać. No, tutaj jest dużo. Tu jednak będzie szybka, z tego co sobie pomyślałem. Raz, dwa, trzy, cztery. Kurczę! Why? No, zabraknie mi szybek. W ogóle to taki dziwny jest, takim dziwnym jest. Okej. Dobra. Cięcie. I widzimy się z szybkami. Dobra, mam już ze sobą szyby, znaczy bloki z szybami. Więc teraz tylko kwestia przerobienia sobie to na szybek, dużo szybek, 32. Mam też żarcie, widzicie, mam teraz porządne żarcie, bo mam cooked pork chop, czyli świnkę. Świnka zawsze jest na propsie. Wiadomo, prawdziwy facet je tylko mięso i nie je miodu, on żuje pszczoły. Dobra, tu się teraz zróbmy te szybkie. Cyk i jeszcze jedna, traf, tylko błagam, dobrze. I tu sobie jeszcze to okno może obróbmy i będzie fajnie, muszę obok, żeby sobie ścieżki nie popsuć. Taka ścieżka bardzo fajnie się robi, bardzo w łatwy sposób, wystarczy sobie łopatą, zaraz wam to pokażę. Nie wybijajmy się z rytmu, bo kończymy w tym momencie naszą szklarnię. Jest gotowa, cyk, w dół. Tak tylko dla ciekawostki, jeśli ktoś nie widział. Robi się to tak, że się po prostu prawie wszystkie myszy robi, o. I macie tą. Szklarnia jest gotowa. Teraz tylko ją sobie oświetlmy ładnie. Tu będzie jedno, tu będzie drugie. Naokoło są tutaj pochodnie, ale może sobie jeszcze dorzućmy po jednej. Na każdej części. Tutaj sobie zrzućmy jeszcze jedną. I tu na środku jeszcze jedną. I w środku też sobie zrzućmy kilka pochodni. Znowu zaraz się zacznie przygoda z sąsiadami, ale to za chwilę. Tu będzie jedna, powiedzmy. I teraz tak, na których? Na obu tych filarach. Nie tutaj, tylko tutaj. Tutaj nie ma, więc tu zrobimy sobie z tej strony, z tej strony, z tej strony i z tej strony. I ładnie oświetlona nasza. Ładnie to wyszło, no podoba mi się. Dobra, i teraz sobie wróćmy do naszego domku. To zaraz będziemy sobie zmieniać. To też sobie weźmy. To niepotrzebne, to też sobie weźmy. To sobie popsujmy, żeby było ładnie. I wracamy do domku po co? Po oczywiście po nasze
Wiecie co? Tu sobie dorzucę jeszcze może jedną latarenkę. Bo tutaj trochę blisko jest. Tu też. Nie chcę, żeby się mi tak blisko spawnowały tej szklarni. Jest weed sporo. I na górze mam jeszcze dynię. Dynię sobie przerobimy na oczywiście na ziarenkę. Znaczy sobie ją wsadzić, macie 4 ziarenka dyni. Mamy wpytę weeda. Na razie sobie sadzimy tylko weed, czyli tak zwane zboże. Ja jak mam dzielną taką manierę, widzę, że starałem się, ja się staram nie używać z polszczonych angielskich słów. Weeda, planka czy coś. Ale jak wgram w tę grę, to się dzieje samo z siebie. Jak widzicie, tutaj mam już sobie rosną trzciny. Będziemy sobie przelać na cukier i na papier oczywiście. I sobie wstaćmy teraz zboże. Zamysł mam taki, jeśli chodzi o samą hodowlę, że tu będzie zboże, a tu będą ziemniaki i marchewki, czy tam rzepa, zobaczymy co tam znajdziemy. Ewentualnie tutaj sobie znajdziemy jedną tą zagrodkę, ale domyślnie to tutaj ma iść na dynię. Więc sobie wsadźmy sobie te dynie, niech sobie tutaj rosną. Dynie potrzebują troszeczkę inaczej miejsca niż weed, bo, czy tam zboże, czy tam inne hodowle, powiedzmy, roślinne. Bo te normalnie sobie wsadzacie i one sobie po prostu rosną do góry, tak? Macie tutaj miejsce i tyle. I one sobie będą po prostu rosły w górę. Mają kilka stadium, żeby porosnąć. Trzcina musi rosnąć przy wodzie, oczywiście. No i też musicie mieć ziemię, po pierwsze, zmotykowaną, mówiąc kolokwialnie, czyli użycie motyki, to jest podstawa, plus woda, żeby tą ziemię nawodnić. Woda nawadnia 8 kwadracików, więc macie spokój przy takiej ilości w dwóch takich bąbelkach. Za to dynia i arbus rosną troszeczkę inaczej, ponieważ one rosną na kwadrat na bok, tak? Czyli tu jest, jak wsadziłem sobie dynię w tym miejscu, to ona mi tu wyrośnie. Tu będziecie mieli sadzonkę, w górę pójdzie i tu nagle się pojawi dynia, więc musicie mieć to na uwadze, żeby mieć trochę miejsca. Trzcina z kolei rośnie do góry, więc tutaj wiadomo, zresztą mi się chyba wyrosła. Ona rośnie na 4 kawałki do góry, więc warto o tym pamiętać. Już widzimy, trochę mi zboże tutaj podrosło. Mamy chyba drugie stadium, więc w miarę to szybko pójdzie. Ok, póki tu jesteśmy, zróbmy sobie tutaj jeszcze skrzynkę. Skrzynka, która będzie stała tutaj przykładowo. I to będą wszystkie nasze hodowlane rzeczy. I tak, żeby nie było, niech sobie z drugiej strony postawimy sobie workbencha. I tak wygląda, moi drodzy, nasza szklarnia. Pam, ba, ba, ba. No, fajnie to wygląda, fajnie. Dodatkowo te tekstury robią robotę. W sumie mogłbym jeszcze to szkło pomalować na biało. To jeszcze byłoby fajniejszy efekt. Może kiedyś to zmienię. Bo oczywiście to nie jest końcowy efekt, zawsze będziemy to zmieniać. Możemy sobie to zmienić, nie ma problemu. Tak samo chcę zmienić sobie drzewo, jeśli chodzi o domek. Właśnie domek zrobić z takiego samego drzewa, czyli z drzewa z lasu, z puszczy, a nie z dębu, żeby był fajniejszy, bardziej kolorowy, ale na razie nam to wystarcza na spokojnie i mamy naszą szklarnię. No pięknie to wygląda, no super, fajnie. Ach, pachnie ziemią, pachnie wszystkim, ślicznie. Dobra, moi drodzy, na tym kończymy ten odcinek, ale zanim skończymy, oczywiście dla was macie wybór. Otóż, co będziemy robić w kolejnym odcinku, bo sporo pomysłów jest. Przede wszystkim możemy zająć się ogrodzeniem. Chcę zrobić tutaj ogrodzenie z takimi specjalnymi pułapkami na moby, które będą wpadać sobie, takie wilczodoły, będą wpadać, będziemy mieć sieć tuneli, które będziemy sobie naokoło tutaj biegać i będziemy sobie mogli właśnie te moby po kosteczkach zasuwać. Po prostu tutaj płot, żaden tu się mob tam nie dostanie, tu macie granicę, ja chcę zrobić właśnie ten płot, tu macie ścieżkę i tu będzie szedł płot naokoło mojej chałupki. To jest jedna możliwość. Druga możliwość to oczywiście zwiedzanie kopalni, zwiedzanie szybu. Jeden, pamiętacie, mamy tutaj w naszej starej kryjówce, drugi jest tam daleko, w takiej rewince fajnej, więc to jest druga opcja. Trzecia opcja jest pójście do wioski. Wioski są dwie, moi drodzy. Pierwsza nazywa się Stara Wrona i znajduje się ona mniej więcej tam, daleko, trzeba popłynąć statkiem, mamy tutaj taki właśnie naszego portu, tam daleko i tam jeszcze mamy kawał drogi. Stara Wrona to jest taka fajna mieścinka w zwykłym lasku, ale jest tam kopalnia. Tam oczywiście nic nie zwiedzałem, w sensie znalazłem tą wioskę, ale nie patrzyłem, co jest w środku. Są skrzynki, ale do skrzynek nie zaglądałem, więc jeśli ktoś chce, możemy sobie właśnie zrobić tam wycieczkę do Starej Wrony. Tam plus jest kopalnia i tam możemy się w tej Starej Wronie trochę zatrzymać i tą kopalnię zwiedzić, więc myślę, bardzo fajna sprawa. Druga wioska, taka sobie powiedzmy, to się nazywa Mały Dębuś. Mały Dębuś znajduje się jeszcze dalej.
W sumie w małym Dębusiu nie znalazłem nic ciekawego, ale po drodze są świetne widoki w postaci gór lodowych. I ja więc, jeśli chcecie tam się wybrać, zapraszam. Popłyniemy sobie, może pohandlujemy sobie z tymi wikingami, którzy tam żyją, bo to jest srogi klimat śniegu, więc myślę, że dosyć fajna sprawa. I to była druga, trzecia możliwość w sumie, trzecia, czwarta. I piąta możliwość, moi drodzy, która znajduje się tam, jest to Fort Wandergrave. Wandergrave, który został fort zacnych rycerzy, który został przejęty, zniszczony przez siły zła i tam jest siedlisko zombie. Jest Spawner, jest zombie, są lochy, są kopalnie, więc możemy tam się wybrać i odbić Fort Wandergrave z rąk zła. Więc macie wybór, oczywiście wszystko będzie napisane w komentarzu. Wasz wybór będzie w zależności od tego, co wybierzecie. Tam się udamy, czyli powtarzam, albo fortyfikacja naokoło domu, albo zwiedzanie jednego z szybów, albo wędrówka do jednej z wiosek, z czego proponuję Starą Wronę, naprawdę bardzo fajna mieścinka i bardzo fajna droga do niej, albo odbicie Fortu Wandergrave z rąk zła w postaci zombie. Wybierajcie, a ja wam dzisiaj dziękuję za oglądanie, pomacham wam ładnie siekierką, toporkiem, przypomnę, prawdziwy wiking ma topór. I widzimy się w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeśli tak, zostawcie komentarz, wiadomo. Łapka góra w dół, to mnie akurat nie interesuje. Ale dajcie znać, czy chcecie kolejne odcinki z tej serii. A na razie się żegnam i chyba pójdę spać, bo widzę, że już słońce powoli zachodzi. Czy wchodzi, czy schodzi? Powoli zachodzi. Jeszcze mam trochę czasu, więc może jakaś kolacyjka, popatrzę, jak rośnie mi zboże. I na tym zakończę przygodę. Dzięki serdeczne, do usłyszenia. Cześć.